Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy imienia Rejmonta w Częstochowie to już międzynarodowa marka. Ostatnio przekonali się o tym Hiszpanie. No, myślałem, że to właśnie szkoły tam będą lepiej wyposażone, a tutaj Rejmont naprawdę nas zaskoczył i teraz mamy problem, bo nasi uczniowie naoglądali się tutaj tych sal i zaczynają nas mówić, a czego my tak nie mamy, my też tak chcemy. Rejmont w ramach projektu Erasmus Plus z Hiszpanami nawiązał współpracę jeszcze 3 lata temu. Ze szkołami hiszpańskimi najpierw planowaliśmy, jakie działania będziemy podejmować, więc powstał słownik hiszpańsko, kataloński, angielsko-polski zwrotów zawodowych dotyczących krawiectwa, fryzjerstwa, make-upu, grafiki. Poza tym uczyliśmy kolekcję odzieżową, która no, jest, tak bym powiedział, piaszczysta. Do tego zrobiliśmy wykresy, które pokazują pewne tendencje co do populacji ludzi, wydobycia paliw kopalnych. Przygotowaliśmy piękne grafiki. Do tego, do samego pokazu, no to są makijaże, fryzury. Powstał mural, który jest w sali gimnastycznej i jest właśnie nazwany Where Are We Going, ale jednocześnie nawiązuje do sportu, więc tych działań jest naprawdę dużo. Oprócz tego oczywiście były wyjazdy, więc młodzież przyjechała hiszpańska teraz do nas, wcześniej my byliśmy u nich, więc myślę, że jest to taki projekt wielowątkowy, bardzo ambitny i myślę, że bardzo oryginalny. Projekt był podsumowaniem współpracy Rejmonta z dwoma szkołami w Hiszpanii. Sama wymiana jest świetną okazją do tego, żeby Hiszpanie zobaczyli czegoś, doświadczyli czegoś nowego w Polsce, no i żeby Polacy zobaczyli trochę inną kulturę. Jaki był podział zadań dla uczniów? W takim triumviracie pracowaliśmy nad kolekcją mody, która była przygotowana przez uczniów z tej szkoły, a uczniowie z Hiszpanii przygotowywali propozycje fryzur, make-upów, a my z kolei jako projektanci graficzni dbaliśmy o tą stronę wizualną, od strony kampanii społecznej, następnie przygotowywaliśmy takie reprodukcje obrazów znanych, w których wklejaliśmy nasze twarze na przykład, robiliśmy konferencje międzynarodowe online na temat zrównoważonego rozwoju. Słowo Erasmus u wielu nauczycieli wzbudza przerażenie ze względu na ogrom pracy, jaką trzeba włożyć poza lekcyjnymi godzinami. Dlatego dyrektora Dariusza Zająca pytamy, czy było warto? Oczywiście, że tak. Ja namawiam wszystkich serdecznie do tego, żeby korzystali z projektów rozpisywanych przez Erasmus+, ponieważ są to niesamowite przeżycia dla młodzieży, która zyskuje nowe kontakty. To bycie razem i rozmowa i zdawanie sobie sprawy z tego, że więcej nas łączy niż dzieli, jest chyba najważniejsze.